Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj nietypowo, a nietypowo dlatego, że gramy w grę na smartfonie. Doznałem małej awarii sprzętu. Niestety spaliła mi się karta graficzna. Jestem przez kilka dni na czas oczekiwania na przesyłkę z kartą. Niestety jestem uziemiony, nie mogę nic odpalać na kompie. Ale jak to prawdziwy gracz, oczywiście z grami i szukam wyjścia awaryjnego, więc gramy na smartfonie. Przed nami gra That Level Again. Może znacie, może nie. Zasady tej gry są bardzo proste. Chodzi o to, że trzeba wcisnąć przycisk. Oczywiście uważając na kolce. O nie, i spadłem. Trzeba, uważając na kolce, wcisnąć przycisk, no i po prostu przejść przez drzwi. I tutaj z każdym levelem poziom trudności się zwiększa. I trzeba kombinować, co zrobić, żeby te drzwi chciały się otworzyć. Tutaj każdy level ma swoją nazwę. Widoczną w lewym górnym rogu, i to można odbierać jako taką małą podpowiedź. Tutaj try more, postaraj się bardziej. Nie udało się z lewej strony wcisnąć przycisku, to robi się kółeczko i próbuje z prawej. No tutaj just press on it. No jak widać, samo wejście na guzik nie pomaga, ale już dotknięcie ekranu w tym miejscu. No i będziemy tak kombinować. Zobaczymy, ile jest poziomów. Try dying. O, nie trafił. Mam nadzieję, że uda mi się. No nieźle. Mam nadzieję, że uda mi się za jednym zamachem, jednym ciągiem po prostu zrobić takiego full gameplaya z tej gry. Bug. Okej. O, tutaj. Tu są zamienione przyciski. Prawo skacze do przodu. Jak dobrze pójdzie, to uda się za pierwszym razem. Udało się. No. To nic. Twórcy gry chcą zarobić. Okej. Twórcy gry chcą zarobić, więc implementują tutaj, no niestety, reklamy do swojego dzieła. Another control. A, ok, tutaj można sterować poprzez przeciąganie postaci. Wciśnij pauzę. Teraz. Sprytne trzeba było dosłownie dotknąć przycisku pauzy na ekranie. Zła pogoda. No i zgon. Okej. To jest bardzo kreatywna gra. Niby cały czas jest ten sam poziom, ale za każdym razem po prostu przechodzony w inny sposób. Knock, knock. Trzeba było zapukać do drzwi. Nie ufaj oczom. A, aha. Czyli tych drzwi tam nie było. Just telekinesis.
To teraz. Ach, tu coś. O! Jest platforma, z której można skorzystać. I można ją sobie przesuwać. O nie! Ale spadłem. No halo, nie zadziałał mi przycisk. No dobra, teraz zlamiłem. Dobra, mamy to. Sometimes you are Mario. No tutaj można się domyślić, że chodzi o nawiązanie do gry. Oczywiście. Nie, dziękuję. Shavidor. Tak. No, ciekawe. To wszystko? Okej, wystarczyło popukać w drzwi. Głową. Save the jumps. Tutaj najprawdopodobniej była ograniczona liczba skoków. Danger. O kurcze. No dobra, to chyba chodzi o to, że trzeba pędzić, żeby zrobić wszystko tak. Save your soul. Co teraz? Okej. Dobra, trzeba było zrobić SOS. Save your soul. Moon. Grawitacja? Tak. Jeszcze mniejsza grawitacja. Już i tak wydawała się kosmiczna. Ale jest, mamy to. Play with gravity. Aha, czyli przycisk nie odpowiada za skok, tylko za zmianę kierunku grawitacji. Ok. No i idzie bardzo szybko przez te poziomy. Ciekawe, ile ich jest. Just give up. Just give up. Poddaj się. No tak, to poziom 23. Just give up. Poddaj się. Chodziło o to, żeby wyjść z gry w ogóle. A ile jest poziomów? 64. To jeszcze troszkę jest. Wyjść z gry i odpalić po prostu kolejny poziom. Jak w bibliotece, to chyba chodzi o głośność? Że ma być po cichu? Ale to chyba. O. Chyba chodziło o to, tak. Wyłączenie dźwięków. Och. I po raz kolejny reklama. Moon and one jump. No ciekawe. Nie, tak się nie uda. Aha, ale już jest otwarte. Oj. Można to zrobić w ten sposób. No okej. Okay. It's simple. To proste. O, zmiana grawitacji znowu. Okej. Okay. Dobra.
Ach, tutaj steruję za pomocą żyroskopu, tak jak przechylania, obracania telefonem. No tego nie widać, ale ruch w lewo telefon, obracanie telefonem lewo, prawo, do przodu, do tyłu, to ruch postaci. Try like this. Aha, czyli to samo. Telefonem z wykorzystaniem akcelerometru, ale odwrócone. Lewo to prawo, a góra to dół. Okej. To już nie jest takie proste. Mam to. Coś ciężkiego. To pękło? Chciałem tak z wysoka skoczyć na ten przycisk. No, halo. O, a się okazuje, że to się odrywa i spada. No, genialne. On the plane. Tryb samolotowy. Okej. Okay. Grawitacja zawodzi. O, nie. No nie, już było tak blisko. Dobra, może tak. Nie, no chyba to będzie łatwiej. Kurczę, no. To naprawdę jest o wiele trudniejsze niż wygląda. Kurde. Nie. No, dosłownie milimetr za daleko i koniec. Mam to. Next photo. Na zdjęciu. Na telefonie, jak się chce wrzucić następne zdjęcie. Po prostu się przewija. No i się udało. Oczywiście z reklamą. Właściwe miejsce, by umrzeć. Albo right. Jako prawe. Albo nie. No ciekawe. Tutaj tak za bardzo nie mam pomysłów już. Co to można, może trzeba zrobić?
Tu jest ciekawa zagadka. O, okej. Okay. Czyli ostatnie kolce, które wypróbowałem, to były te właściwe. No dobra. Czyli... Czyli jest opóźnienie, jest lag. Dobra. Bo nie za daleko. Teraz, żeby nie za długo. O kurczę, jakie to jest trudne. Dobra, udało się. Backpack. No ekstra. Faktycznie bug. Mdleję. Aha, czyli tego też nie widać, ale muszę tak machać telefonem, jakbym miał go przed sobą i upadałby na tył, na baterię. I wtedy przesuwał się bohater. Nie spodziewałem się tego. Retreat. Aha, czyli jak stoję plecami do drzwi, to się otwierają. No w życiu nie wpadłbym na to. O kurczę. Okej. Zoom. O nie. W życiu nie wiem na to, że można ten sam poziom po prostu na tyle różnych sposobów. Głośność. O kurczę. Przepraszam, nie ten przycisk. I mi się... No nie. Przepraszam, pomyliłem przyciski i po prostu nie tym wciskałem, zablokował mi ekran. Aha, czyli po prostu pas głośności otwieram drzwi. Też sprytne. O nie. To jest coś strasznego. Te uciekające przyciski, no. No i nie wiem, czy teraz to rozwiążę dalej. Dobra. Nie udało się. Kurczę, najgorsze jest to, że po prostu próbując przyciskać te przyciski, które latają po całym ekranie, delikatnie mówiąc, się zasłania sobie samemu ekran. Dobra, teraz jakby się udało. Nie wiem, nie, chyba spróbuję jeszcze raz przejść od tego miejsca. Dobra, teraz jakby się udało. Och, nie. No, tak ciężkiego poziomu nie było jeszcze. Hu, dobra, teraz. Najgorsze. Nie! No i spadłem. O nie. Właśnie to. Najgorsze chyba, że po prostu zasłania się sobie ekran. No i znowu się nie udało.
Kurczę, nie widzę, gdzie jest bohater i... A muszę spróbować po prostu podążać za tym przyciskiem. Dobra. Ach, teraz tak to rozegrać, żeby nie zasłaniać sobie i przycisnąć odpowiedni przycisk jeszcze. O nie. No jeszcze się zabiłem o kolce. Za mocno. Znowu za mocno. No tutaj ten poziom po prostu polecam wszystkim nerwusom i osobom, które się szybko denerwują. Świetne odstresowanie. O, udało się. Dobra, po prostu reklamy są po prostu straszne. Stay on the button. Co teraz? No, kurczę. Aha. Okej. Czyli nie mogę się ruszać. Glitch z pauzy tutaj nie działa. Nie wiem, może zależnie od tego, jak długo staję na przycisk. Aha. Okej. Jeszcze jeden przycisk. Nie chcemy teraz oglądać reklamy. To jest po prostu nieziemskie. Sposób. O. Dobra, tam jest pułapka. O, to też. Au. Gdzie nie ma pułapek? Dobra, czyli tutaj trzeba przeskoczyć tak idealnie nad tym. Chyba trochę za szybko podskoczyłem. Albo i nie. Typowa pamięciówka. Trzeba znaleźć. O nie. Trzeba znaleźć, gdzie po prostu można się poruszać bezpiecznie.
O, nie. Czyli jak wskoczę tutaj. Aha, czyli tutaj na końcu też już jest kolec niewidzialny. To muszę górą. Aha, najpierw na przycisk jeszcze. Czyli tak. Za szybko. No nie. A to ciekawe. No nie wiedzieć czemu gra się najzwyczajniej w coś się przywiesiło. Może za dużo pułapek już powdeptywałem. I co teraz górą? Oj. No nie, ale czemu się tego nie spodziewałem w ogóle? Jeszcze na samym końcu ostatnia pułapka. Touch you corpse. O. Ten przycisk działa na dotyk. Dotyk ty zwłoki. No to wychodzi na to, że tu muszą być zwłoki. Tu muszę być ja, a tu dotyk. O, i mam podpowiedź w tytule. W nazwie One Finger. Aha. Czyli jak ciskam strzałeczkę w prawo, to nie mogę tej w górę i odwrotnie, czyli muszę najpierw podskoczyć, a potem iść. Sekretne przejście. Sekretna droga. O kurczę. No nie. No pewnie tak szybko górą trzeba przejść. O, no to przeszedłem. No. Jak ciężko to robić. Tak szybko. Może tam trzeba pojechać? No tak. O, do góry nogami. Okej. No. No nie, tak się dać nadzieć na kolca. No. To musi być takie trudne. No serio? Teraz też nie wiem po prostu, o co zahaczyłem. No, a jakżeby inaczej, trzeba było tam spaść. Nie no, tam górą to nie dam rady, trzeba tu dołem. No.
O, już tak blisko jest. Znajdźmy przycisk. No jest tu. No, gdzie jest twój przycisk? Przepraszam za takie wiadomości prywatne. A jednak. Po prostu ta gra jest niesamowita. I mocno zmusza do myślenia. Oj. Aha, czyli każdy podskok to wciśnięcie przycisku. Okej. Okay. Wektor. Okej. Okay. No to ciekawe. Jednocześnie bardzo trudne. O, udało się. Hop, hop. Aha, czyli tutaj automatycznie bohater sam skacze. No dobra, to nie pomaga. No nie. Kurczę. Po raz kolejny coś, co wygląda banalnie, ale przy tym sterowaniu, gdzie tutaj ma się czasami takie wrażenie, że się chodzi po lodzie, potrafi to być mocno upierdliwe. Lift up. To ja mam podnieść. O nie, ale sobie podskoczyłem. A, drzwi muszę podnieść. Tak normalnie. Push. Jak tam było lift up, to tutaj może pushnąć drzwi. No tak. Wake up. Jeszcze sobie chrapnął po drodze. Fast. O kurczę. Dolmenu.
Tutaj nie. Tutaj przyciskami nic nie robię. No ciekawe. To żadne przyciskanie, klikanie nigdzie nie pomaga. Oj. Ciężko powiedzieć, co tutaj w ogóle może być. No z opcjami ewentualnie, ewidentnie, oj. Kojarzy się tutaj wszystko. Tu przy drzwiach nic zrobić nie mogę. No dobra. Kliknę w tą reklamę. Niech sobie przeleci. No, zobaczymy. Kurczę, to zagrała. Ten telefon. Guns of Glory. Touch the door and hold on. Okej, serio? O nie, i znowu reklama. Left, right, up. Wystarczy po kolei wciskać przyciski. Fill the gap. Ach, fill the gap. Wypełnij przestrzeń. Przestrzeń w tekście. To otwiera drzwi. No. Super. Stuck in time. Zatrzymany w czasie. No kurczę.
Tutaj jest dopiero zagadka, co to może być. No nie, no znowu ten sam filmik. Jest dość nudny, tak tylko oprócz gameplayu, który wygląda no bardzo chaotycznie, no to tak raczej nic nie widać. Żadnej informacji tekstowej. Przepraszam. Żadnej informacji tekstowej, ani dźwiękowej. Nie ma żadnego komentarza, nikt nic nie komentuje. Wciśnij pauzę. Co dalej? Może po prostu trzeba zaczekać. Tak jak wtedy na przycisku. Aha, kurczę, no jak ja mogłem tego nie zauważyć? Jak wciskam pauzę, to pojawia się przycisk. No nie. Back to. Aha. Drzwi otworzyły się w momencie, gdy wcisnąłem przycisk wstecz, ale nie w menu gry, tylko w opcjach telefonu. Okej. Dobra, mam otwarte drzwi. Postać sama szła w prawo i zmieniała kierunek dopiero po uderzeniu w coś, tak jak Lemming. Hasło raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj chyba nie ma innej opcji. Haha, to tak myślałem. To jedyna opcja, w której. W której występują jakieś cyfry. Także. O, trzęsienie ziemi i słychać. Po prostu telefon cały czas wibruje i postać tak czasem idzie. O kurczę, moje palce. Podpowiedź. Jeśli podobała Ci się gra, proszę ocenić. Drzwi się otworzą. Wciśnij przycisk. Drzwi otworzą się tak czy inaczej. No dobra, niech będzie, że ocenimy grę. Dobra, poszła ocena. Mogę wrócić do that level again. I jest pożegnanie.
Tam widać łunę światłości. No proszę, i tak kończy się pierwsza część gry That Level Again. Nie da się ukryć, że bardzo, bardzo przyjemny tytuł, zmuszający do myślenia. Grało mi się bardzo przyjemnie i naprawdę przy niektórych zagadkach trzeba było chwilę dłuższą pomyśleć. Myślę, że przy kolejnej okazji poszukam jakiejś innej gry, może That Level Again 2, a może coś innego i też coś nagram i wrzucę, żeby nie nudzić się i nie zostawić po prostu tak długiego okresu czasu kanału bez żadnego filmu. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach w moich Let's Playach. Cześć!